Dzień dobry. Na poprzedniej lekcji mówiliśmy o tym, że klimat polski to klimat umiarkowany przejściowy. Dokładnie jest to klimat umiarkowany ciepły przejściowy. O co chodzi? Pamiętamy, że główne masy powietrza, które kształtują klimat polski, to powietrze polarne morskie i polarne kontynentalne. I wiemy dobrze, że Polska leży po środku, w miejscu, gdzie te masy powietrza się ścierają. I my nie możemy powiedzieć, że u nas wszystkie lata są chłodne i wilgotne, ale równie dobrze nie możemy powiedzieć, że wszystkie lata są gorące i suche. Tak samo z zimami. Nie wszystkie są mroźne i suche, a nie wszystkie są ciepłe i wilgotne. W związku z tym, jak już powiedziałam, ponieważ te masy powietrza się ze sobą ścierają, żadna jakby nie dominuje. W związku z tym ten klimat jest przejściowy. Kiedy dołożymy do tego jeszcze powietrze zwrotnikowe z południa i arktyczne z północy, no to mamy mieszankę klimatyczną. I rzeczywiście, polski klimat jest klimatem bardzo, bardzo zmiennym. Proszę Państwa, u nas pogoda może się zmienić w ciągu jednego dnia. Bardzo często mamy niebo zachmurzone. No to są cechy naszego klimatu. I teraz właśnie, jeżeli chcemy mówić o cechach naszego klimatu, to najważniejszą cechą to temperatura. I co się okazuje? Średnia temperatura w Polsce, pamiętajmy, że średnia roczna temperatura, średnią roczną wyliczamy. Bronek ziaje do mikrofonu, więc będzie pewnie go słychać. Wyliczamy, proszę Państwa, ze średniej miesięcznej. A jak wyliczamy średnią miesięczną? Ze średniej dobowej. Co to znaczy obliczyć średnią dobową temperaturę powietrza? To nie jest maksymalna. Bierzemy pod uwagę maksymalną, minimalną i jeszcze dwa pomiary o równych godzinach, na przykład 19.07 albo 20.08 rano. Natomiast to by były cztery pomiary. Natomiast, proszę Państwa, idealnie jakbyśmy mieli pomiar co godzinę, wtedy wszystkie pomiary uśredniamy, obliczamy z tego średnią arytmetyczną i mamy średnią dobową. I z takich średnich dobowych obliczamy średnią miesięczną, a średnią roczną ze średnich miesięcznych. Ok, i teraz proszę Państwa, średnia roczna temperatura powietrza w Polsce waha się między 6,5 a 8,5 stopnia. 6,5 północny wschód Polski, rejon Suwałk, biegun Zimna, natomiast zachodnia granica naszego kraju, tam temperatura są najwyższe i średnia roczna wynosi około 8,5. No, nie zapominamy o górach, tam temperatura będzie najniższa i wiemy doskonale, że tam jest w tych najwyższych partiach gór średnia roczna około zera. Natomiast, moi kochani, temperatura będzie inna latem, inna zimą. Wiemy, że latem kąt padania promieni słonecznych w Polsce jest wyższy, więc temperatury są wyższe, zimą jest niższy, więc temperatury są jak najbardziej niższe. I chciałabym, żebyśmy w związku z tym, proszę Państwa, przeanalizowali rozkład temperatur w Polsce, bo musimy wiedzieć, że na temperatury wpływają masy powietrza, to wiemy, kąt padania promieni słonecznych, ale również wpływa rzeźba terenu i to rzeczywiście całkiem tutaj widać. No to przeanalizujmy. Przebieg temperatur stycznia, izoterm stycznia, zobaczymy, że on jest południkowy, czyli z góry na dół. I co my zobaczymy? Że najzimniej jest na wschodzie kraju, gdzie napływa powietrze kontynentalne, najcieplej rzeczywiście na zachodzie, gdzie napływa powietrze morskie. Ale nieco zakłócony przebieg izoterm jest na północy. I co widzimy? Bałtyk, proszę Państwa, ociepla klimat. Dlatego widzimy, że tutaj temperatury są wyższe niż już na południu. Ponieważ wpływ Bałtyku zimą jest pozytywny, powoduje podniesienie temperatury. Co widzimy? Taka jak na zachodzie, również na północy. Natomiast, jak już powiedziałam, biegun zimna Polski to Suwałki. Tam temperatura jest najniższa. No i proszę Państwa, nie zapominajmy o górach, im wyżej, tym chłodniej, więc widzimy, że w górach też temperatury są niskie. A zapytam Was z ciekawości, dlaczego tu jest niska temperatura? No nie zapominajmy, że tu mamy wyżynę, a jej część to Góry Świętokrzyskie. W związku z tym, im wyżej, tym chłodniej, tutaj temperatura też nam spada. Podobnie jak, proszę Państwa, wzniesienia morenowe. Ok, to jest styczeń, czyli zima. Co się dzieje w lipcu? W lipcu, moi kochani, temperatury mają przebieg bardziej równoleżnikowy, nie południkowy, tak jak to było w styczniu, ale równoleżnikowy. I co my możemy zaobserwować? Na północy chłodniej. No wiemy, niższy kąt padania promieni słonecznej to chłodniej, ale również w tej części widzimy wpływ Bałtyku i rzeźba tu jest wyżej, więc temperatury niższe. Natomiast, proszę Państwa, ktoś powie, dlaczego im bardziej na południe, tym temperatury nie są wyższe, bo kąt padania jest wyższy. No teoretycznie tak, tylko nie zapominajmy, że tutaj są już wyżyny, więc teren nam się zaczyna podnosić. W związku z tym, jeżeli teren nam się podnosi, to temperatura też spada. W Kotlinie, jak widzimy, temperatura jest wyższa. I teraz, moi kochani, południe znowu góry i mamy temperatury dużo, dużo niższe. Proszę Państwa, amplituda temperatur, przypominam, jest to różnica między temperaturą najwyższą a najniższą.
i domyślamy się, że amplituda temperatur będzie niższa na zachodzie, a większa na wschodzie. Dlaczego? Na zachodzie mamy ciepłe lata, ale też mamy, proszę Państwa, ciepłe zimy, natomiast na wschodzie mamy ciepłe lata i bardzo chłodne zimy, więc ta amplituda rzeczywiście w miarę przemieszczania się na wschód naszego kraju będzie nam się zwiększać. Natomiast, proszę Państwa, na podstawie rozkładu temperatur takiego dobowego w Polsce wyznaczono termiczne pory roku. O czym my musimy wiedzieć? Że mamy astronomiczne pory roku, wiosna, lato, jesień, zima, ale ze względu na temperaturę wyznaczamy termiczne pory. I co to znaczy? Kiedy średnia dobowa przekracza 15 stopni, średnia dobowa, pamiętajmy, nie maksymalna, ale dobowa, to wtedy mówimy o termicznym lecie. No i domyślamy się, że to lato termiczne za długie w Polsce nie jest. Natomiast, kiedy temperatura waha się między 5 a 10, mówimy o termicznej wiośnie bądź jesieni. Kiedy temperatura waha się między, proszę Państwa, Bronek kopie w ogrodzie, między, proszę Państwa, 0 a 5, mówimy o przedwiośniu i przedzimie, przedzimie, natomiast kiedy temperatura jest poniżej 0, mówimy o zimie. A więc, proszę Państwa, 6 pór roku. Przedwiośnie, wiosna, lato, jesień, przedzimie i zima. Niestety, domyślamy się, że no, długo w ciągu roku te temperatury są rzeczywiście niskie. No, taki mamy klimat. Rozkład temperatur ma również przełożenie na okres wegetacyjny. Okres wegetacyjny to coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. A mianowicie, co to znaczy, że rośliny wegetują? To znaczy, że rosną. Wiemy, że w Polsce okoliczności mamy takie, że rośliny nie mogą rosnąć cały rok. Przychodzi zima i rośliny usypiają, zrzucają liście, to jest ich sposób przetrwania i czekają na lepsze czasy. Proszę Państwa, okres wegetacyjny jest wtedy, kiedy rośliny mogą rosnąć. I zaczyna się, kiedy średnia dobowa temperatura powietrza jest powyżej 5 stopni. No i domyślamy się znowu, że długość okresu wegetacyjnego w Polsce jest różna. Znowu, najkrótszy okres wegetacyjny będzie w górach i północny wschód Polski, czyli znowu rejon Suwałk, najdłuższy okres wegetacyjny będzie na zachodzie Polski. I to, proszę Państwa, waha się tak naprawdę od 190 do 225, 230 dni. Zobaczmy, jak to wygląda. Długość okresu wegetacyjnego. No i widzimy, proszę Państwa, że bardzo krótki okres wegetacyjny jest na północnym wschodzie naszego kraju. Na wyżynach, kiedy ten teren się podnosi, temperatury niższe, więc widzimy, że też jest krótki. Oczywiście w górach. Tutaj też mamy wzniesienie związane z morenami czołowymi, więc najdłuższy okres wegetacyjny to zachód Polski, Nizina Śląska, troszkę w Kotlinie Sandomierskiej, jak widzimy. Najkrótszy to północny wschód kraju i oczywiście tereny wysoko położone. Kolejny składnik klimatu to opady. Jak w Polsce wyglądają opady? Musimy wiedzieć, że średnioroczny w Polsce pada 600 mm opadów. Czy to dużo, czy mało? My narzekamy, że pada, nie lubimy złej pogody, a jednak czasem w niektórych regionach mogłoby padać więcej, bo właśnie w różnych regionach jest to różnie. I teraz, moi kochani, w Tatrach, czy w górach wysokich, będzie to generalnie o wiele więcej, 1800 mm opadów w ciągu roku. Natomiast, moi kochani, są regiony Polski, gdzie opadów jest mniej. I teraz domyślamy się, że na to, gdzie jest dużo opadów, ma wpływ rzeźba terenu. No i wiadomo, gdzie tam, gdzie wyżej, będzie opadów więcej. Natomiast, moi kochani, wyobraźmy sobie, że teren jest zupełnie płaski. Powietrze się przemieszcza. I teraz, co jest potrzebne, żeby z danego powietrza spadł deszcz? Powietrze się musi ochłodzić. I wtedy para wodna, która jest w nim zawarta, w wyniku ochładzania zaczyna się skraplać. I teraz, kiedy się powietrze ochłodzi? Kiedy się unosi? Więc, proszę Państwa, jeżeli są wzniesienia, to powietrze idzie do góry, unosi się, ochładza. Jak się ochładza, to się skrapla i padają deszcze. Więc tam, gdzie wyżej, padają deszcze. Jeżeli środek Polski jest równy, to powietrze się ślizga, nie napotyka żadnych wzniesień, więc się nie unosi i nie pada. I takim regionem, gdzie rzeczywiście jest fatalnie, jeżeli chodzi o ilość opadów, jest chociażby Wielkopolska. Tam rzeczywiście tych opadów jest znacznie mniej. W ogóle te tereny leżą też w tak zwanym cieniu opadowym. Ja bym chciała, żebyśmy wiedzieli, co to jest cień opadowy. Mamy górę. Idzie powietrze wilgotne, idzie, napotyka wzniesienie, unosi się, ochładza, skrapla i tu padają deszcze.
za wzniesieniem, powietrze spada, ale już nie ma wilgoci, więc jest suche. Czyli to miejsce, moi kochani, to jest właśnie cień opadowy. I teraz, cień opadowy stanowią wzniesienia Pojezierza Mazurskiego czy Pomorskiego, czyli powietrze od Bałtyku idzie, napotyka te wzniesienia, więc na tych wzniesieniach pada deszcz, przed tymi wzniesieniami, później powietrze schodzi już suche i tam deszczów, proszę Państwa, też nie ma. Ale również zobaczmy, jak to wygląda. Opady. I co możemy zaobserwować? Najwięcej opadów jest oczywiście w górach, bo teren się podnosi. Oczywiście, że nad Bałtykiem, bo powietrze wilgotne. Tutaj mamy też te wzniesienia i na tych wzniesieniach, kiedy to powietrze wilgotne idzie, tutaj padają deszcze, kiedy idzie w tę stronę, tu już jest sucho, bo nie ma, bo to powietrze oddało wilgoć, spadło już tutaj z tej strony wzniesienia jako suche. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Ta część Polski jest, proszę Państwa, terenem bardzo, bardzo równym. Jeżeli tak, to powietrze idzie, nie ma po czym się wznosić, a więc ochładzać i skraplać, więc jak widzimy, w tej części równinnej Polski mamy najmniej opadów. No to tak, temperatura zrobiona, opady zrobione. Ważnym składnikiem klimatu są też wiatry. I musimy wiedzieć, że najczęściej wiatry w Polsce wieją z zachodu, północnego zachodu albo południowego zachodu. Czyli w Polsce dominują wiatry zachodnie. My już wiemy, że wiatr jest to ruch powietrza z wyżu do niżu. Oprócz takich wiatrów, które jakby są stałymi, dominującymi wiatrami, nie zapominajmy, że mamy też coś takiego jak wiatry lokalne. I doskonale wiecie, że nad morzem spotykamy się z wiatrem, który nazwiemy bryzą. Jest to wiatr, który wieje na granicy wody i lądu. Jak on powstaje? W bardzo prosty sposób. Moi kochani, mamy dzień. Co się szybciej nagrzewa? Plaża czy woda? Plaża. Więc na plaży powietrze jest cieplejsze. Jak cieplejsze, to lżejsze. Morze jest chłodniejsze, więc nad morzem powietrze jest cięższe. Wiatr wieje, jeżeli cięższe, to naciska, czyli wyż, na lądzie niż. Wiatr zawsze wieje z wyżu do niżu, czyli bryza dzienna wieje z morza w kierunku plaży. Co się dzieje wieczorem? Wieczorem plaża szybko stygnie, a morze się cały dzień nagrzewało, więc ono tak szybko temperatury nie odda. Generalnie woda powolutku zmienia temperaturę. Więc co się dzieje, proszę Państwa? Na lądzie powietrze jest chłodniejsze, nad wodą cieplejsze, czyli teraz tu jest wyż, a tu jest niż, więc w nocy wiatr wieje z lądu w kierunku wody, czyli bryza, to będzie lądowa bryza nocna. Pamiętajmy, że bryza jest wiatrem szalenie lokalnym, to jest kilkaset, może kilka kilometrów w głąb lądu czy morza. Ona jest wynikiem różnicy temperatur, a więc i ciśnień, między wodą a lądem. To bryza. Bryza dzienna. Co się dzieje? W dzień powietrze na plaży jest cieplejsze niż nad morzem, czyli nad morzem robi się wyż, na plaży robi się niż, wiatr wieje z wyżu do niżu, a więc chłodne powietrze, no i nad morzem wiemy, że wieje chłodek od morza, chłodne powietrze z nad wody idzie w kierunku lądu. Co się dzieje w nocy? Plaża szybko stygnie, więc tu jest chłodniejsze powietrze, robi się wyż. Morze jest względem tej szybko stygnącej plaży cieplejsze, robi się niż. Z wyżu do niżu, czyli z lądu w kierunku wody wieje bryza nocna albo bryza lądowa. Tak to się nazywa, bo ta będzie bryzą morską albo bryzą dzienną. Drugi wiatr lokalny, który w Polsce mamy, to moi kochani halny. Co to jest za wiatr? Proszę Państwa, uwaga, jest góra, idzie powietrze, idzie, unosi się. Jak się unosi? To się ochładza. Jak się ochładza, to się skrapla. Jak się skrapla, to tu padają deszcze. Powietrze mija górę i spada w dół. To powietrze jest zimne, ciężkie i suche, więc ono z impetem ładuje w dół. Dlaczego zimne? Bo im wyżej, tym chłodniej. Dlaczego suche? Bo wilgoć oddało w postaci deszczu. A więc powietrze zaczyna spadać. Ponieważ spada z wysoka, to spada bardzo szybko. A więc uwaga, wiatr halny jest to wiatr suchy, ale bardzo silny i teraz uwaga, jak to powietrze jest suche i się obniża, im niżej, tym cieplej, więc to powietrze zaczyna się ogrzewać spadając. Ono się szybko ogrzewa, bo jest suche, więc wiatr halny jest to wiatr schodzący w dół, jest to wiatr silny, porywisty, suchy i ciepły. Jak on jest na wiosnę, to proszę Państwa, przynosi nam odwilż. I teraz uwaga, żeby w naszych Tatrach był halny, to wiatr musi wiać od słowackich Tatr, od południa, żeby po naszej stronie spływał. Jeżeli oni chcą mieć halny, to wiatr wieje od nas w ich kierunku. No i mamy, proszę Państwa, nasz halny. Powietrze idzie z wyżu do niżu. Po dwóch stronach naszej góry są różne układy baryczne, wyż i niż. I uwaga, powietrze unosi. Jak się unosi, to ochładza. Jak się ochładza, to się skrapla, padają deszcze. Natomiast, proszę Państwa, kiedy powietrze minie góry, zaczyna spadać. Ono jest tutaj zimne, suche i ciężkie, no bo zimne, więc spada z impetem. Ale ponieważ jest suche, to się o wiele szybciej tu nagrzewa niż tu,
ochładzało. Tutaj powietrze ochładzało się o 0,6 stopnia na każde 100 metrów. Teraz jako powietrze suche ogrzewa się o 1 stopień na każde 100 metrów, więc ono spadając bardzo szybko łapie temperaturę, więc spada jako gwałtowny, suchy, ciepły, porywisty wiatr schodzący w dół. Czy pogoda w Polsce zmienną jest? Już wiemy, że tak. Wiemy, że pogoda w Polsce jest szalenie zmienna. Ileż to razy ubraliśmy się do szkoły, bo było ciepło, a wracaliśmy i po prostu nie wiedzieliśmy, gdzie schować ręce, bo jesteśmy w krótkim rękawku, a leje, wieje wiatr i tak dalej. Lepiej jak się w drugą stronę zmieni. Jesteśmy przygotowani na zimno, a jest ciepło, to wtedy możemy się rozebrać. Natomiast to taka mała szkodliwość, ale wiemy dobrze, że ta zmienność pogody wprawia, ta jej chwiejność, kapryśność sprawia, że to ma potężny wpływ czasu na gospodarkę. Proszę Państwa, chociażby nad morze. Ja się zawsze śmieję, że wyjazd na nasze morze to jest loteria. Będzie pogoda albo nie będzie. Ona jest zawsze, pamiętajmy, ale nie zawsze taka, jakbyśmy chcieli. I zamiast leżeć na plaży, chodzimy i wcinamy gofry, tak? Oczywiście, że to ma wpływ na to, że turystów będzie mniej albo więcej. To znaczy, że będą się sprzedawać płaszcze, a nie będą się sprzedawać lody. I tak dalej, więc domyślamy się, że to ma dalsze swoje skutki. Dalej, proszę Państwa, coraz częściej zimą nie ma śniegu, więc my nastawiamy się na narty, a się okazuje, że na polanach nawet nie da się naśnieżać, na stokach tego śniegu, moi kochani, nie ma. W związku z tym znowu ludzie nastawieni na ten rodzaj zarobkowania z turystów, którzy jeżdżą na nartach, też zarabiać nie będą. Natomiast w innych regionach, gdzie ten śnieg jest, wszyscy masowo pojadą, więc będzie przeludnienie. Więc z takimi rzeczami w związku ze zmiennością pogody musimy się, proszę Państwa, liczyć. Dalej, proszę Państwa, dzięki temu, że mówię, różne masy napływają, często robią się mgły. Jak się robią mgły? Utrudnienia w ruchu drogowym, utrudnienia w ruchu lotniczym, w ruchu kolejowym, no bo widoczność tak naprawdę niewielka. Dalej, zmieniająca się gwałtownie pogoda sprawia, że pojawia się takie zjawisko na przykład jak gołoleć. Co to jest gołoleć? Wyobraźmy sobie bardzo schłodzone podłoże, temperatury ujemne, a tu nagle napływa ciepłe powietrze z mrzawką. I kiedy ta mrzawka spada na zamarzniętą ulicę, to momentalnie zamarza. I na powierzchni ulicy robi nam się szklanka. Ja nie wiem jak Wy, ale ja jadąc samochodem miałam kilka nieprzyjemnych sytuacji, że przekonałam się, że ta gołoleć nagle się zrobiła, bo to w sekundę łapie i zamarza i samochód tańczy, nie słucha nas. I stąd wypadki, i tak dalej, i tak dalej. Nasza pogoda taką, a nie inną jest. Nasz klimat jest taki, jaki jest, bardzo kapryśna pogoda. Co dalej? No, przymrozki, o których mówiliśmy, ogrodnicy. Ogrodnicy nie lubią ogrodników. Pamiętamy, że ogrodnicy to przymrozki, które przychodzą do nas w połowie maja. I proszę Państwa, drzewka kwitną, truskawki kwitną, wszystko piękne, a tu bach w środku nocy przymrozek i to wszystko marznie. Co się dzieje? Straty w gospodarce potężne. A więc, no oczywiście, że my przyzwyczailiśmy się do tego i się spodziewamy różnych chwiejności i zawsze gdzieś idąc, wybierając się, zabieramy ze sobą, albo tego Wam życzę, żebyście o tym pamiętali, zabierali ze sobą dodatkowe ubranko, bo pogoda zmienić się potrafi. Taki mamy klimat i musimy się do tego przyzwyczaić i życzę Wam, że mimo, dzisiaj mamy piękną pogodę, że mimo takiego, a nie innego klimatu, żebyście zawsze mieli pogodę w sercu, zawsze byli radośni, uśmiechnięci i rozświetlali swoim uśmiechem dzień innym. Na następnej lekcji będziemy już mówić o wodach śródlądowych w Polsce. Dziękuję, pozdrawiamy Was serdecznie, przyszedł się pożegnać, pozdrawiamy Was serdecznie i do następnej lekcji.